Konrad Dudek. Zapraszam na aktualności w poniedziałek, 25 stycznia. To skrót informacji dnia. Burzliwa sesja sejmiku i wybór nowego przewodniczącego. Mam nadzieję, że po pewnym okresie sprawowania przeze mnie funkcji przewodniczącego każdy z Państwa radnych będzie mógł z satysfakcją powiedzieć, to jest nasz przewodniczący. Roszady kadrowe w podkarpackiej policji. W tym tygodniu ze stanowiskami pożegnają się uroczyście komendanci z Lubaczowa i Krosna. Wątpliwości wokół programu Praca dla Młodych. Są troszkę zaniepokojeni pracodawcy, dlatego że tak nie wiedzą, co jutro się stanie. I radość po akcji przeworskiego PCK. My się cieszymy ogromnie, a przede wszystkim na pewno cieszy się Karol. Jerzy Cypryś z Prawa i Sprawiedliwości jest od dziś nowym przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Podczas sesji radni przegłosowali także zgodę na odwołanie Teresy Kubas-Hul, radnej Platformy Obywatelskiej, ze stanowiska wiceprezesa Rządowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ten punkt obrad sejmiku wywołał pomiędzy konkurencyjnymi klubami radnych kolejną awanturę, do której włączyli się też obecni na sali parlamentarzyści. Liczne zmiany w porządku obrad, wynikające także z propozycji kolejnych zmian personalnych, czy to w Sejmie, czy Sejmiku każdej kadencji, kończą się polityczną awanturą i wnioskami o przerwy w obradach. Tak było i dzisiaj. Powinien być nowy porządek obrad dostarczony, projekty uchwał powinny być dostarczone. Jak radni mają głosować projekty uchwał, których na oczy nie widzieli? No to jest co najmniej niepoważne traktowanie radnych. Ja nie przerywałem panu, cierpliwie czekałem, aż pan skończy. Proszę również poczekać, nie tak niecierpliwie. Cierpliwością musieli wykazać się nie tylko radni, ale także posłanka PO Krystyna Skowrońska, która podczas sesji stanęła w obronie partyjnej koleżanki Teresy Kubas-Hul. Pod jej nieobecność sejmik 18 głosami za, 12 przeciw zgodził się na odwołanie ze stanowiska wiceprezes Rządowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdemu, naprawdę każdemu ze strony jego szefa należy się rozmowa. Nawet wtedy, kiedy zgłasza się propozycję odwołania z tego stanowiska. Ja oczywiście sam jako Władysław Ortyl, albo marszałek, czy też jako radny wojewódzki, nie mam żadnych podstaw i uprawnień do tego, aby takie rozmowy przeprowadzać. Radni opozycji apelowali o przełożenie głosowania. W odpowiedzi usłyszeli, że za ich rządów sejmik także opiniował decyzje kadrowe wynikające z politycznego rozdania, nawet te dokonywane w brutalny sposób. Ja mam gorący apel do wszystkich radnych samorządu województwa, żeby nie wykorzystywać tego problemu do debaty zastępczej, że tak powiem. W sprawach pozakadrowych opozycja zarzuciła obecnym na sali posłom PiS, że swoimi politycznymi decyzjami w sprawie kwoty wolnej od podatku pozbawi samorządy znacznej części dochodów. Województwo podkarpackie jest jedynym województwem, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość i mamy tak dużą grupę posłów, 12 z naszego okręgu. Dlatego też chciałam podkreślić, że dbamy o to jako parlamentarzyści z Podkarpacia, żeby jak najwięcej pieniędzy udało nam się tutaj po prostu, żeby było jak najwięcej pieniędzy dla Podkarpacia. Liderzy PiS przekonywali, że wykonują swój powyborczy plan, a radni PO i PSL znów pytali o powody kolejnej zmiany na stanowisku przewodniczącego sejmiku. Cóż takiego się wydarzyło, że przewodniczący Borcz musi zrezygnować? Czy to polityczne decyzje, czy jakieś zupełnie inne? Jerzy Borcz zrezygnował z tej funkcji, bo jak stwierdził, chce się skupić na pracy nowego szefa Agencji Nieruchomości Rolnych. A nowym przewodniczącym sejmiku został Jerzy Cypryś, który głosami 19-11 pokonał Wiesława Ladę z PSL. Mam nadzieję, że po pewnym okresie sprawowania przeze mnie funkcji przewodniczącego każdy z Państwa radnych będzie mógł z satysfakcją powiedzieć, to jest nasz przewodniczący. PSL przegrało z PiS także w głosowaniu na funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. Po tych układankach personalnych radni przystąpili do realizacji pozostałych ponad 40 punktów porządku obrad. Zmiany na stanowiskach nie tylko w urzędach, ale też w
komendach. Podkarpaccy policjanci mają już nowego szefa, wkrótce poznają jego zastępcę. Odchodzą też dotychczasowi komendanci powiatowi z Jarosławia, Krosna i Lubaczowa. Właśnie za tymi drzwiami zapadają kluczowe dla podkarpackiej policji decyzje. A tych w ostatnich dniach nie brakuje, bo sporo jest zmian w samym kierownictwie. Od połowy stycznia podkarpackim komendantem wojewódzkim policji jest inspektor Krzysztof Pobuta, wcześniej komendant policji w Przemyślu. W ubiegłym tygodniu raport o odejście ze służby złożył inspektor Andrzej Sabik, zastępca komendanta podkarpackiego, odpowiedzialny m.in. za prewencję, drogówkę i antyterrorystów. To nie koniec zmian, bo te nastąpią także na poziomie komend miejskich i powiatowych. Ze służbą żegnają się inspektor Adam Pietrzkiewicz, dotychczasowy komendant miejski Policji w Krośnie, inspektor Janusz Mołoń, komendant powiatowy Policji w Lubaczowie oraz młodszy inspektor Ryszard Kornaga, były już szef jarosławskich policjantów. Jarosławscy policjanci już pożegnali odchodzącego ze stanowiska komendanta. Jego obowiązki od piątku pełni dotychczasowy zastępca podinspektor Henryk Moskwa. W tym tygodniu ze stanowiskami pożegnają się uroczyście komendanci z Lubaczowa i Krosna. Także w Lubaczowie i Krośnie obowiązki komendantów prawdopodobnie przejmą ich dotychczasowi zastępcy. Decyzję o tym, kto zastąpi inspektora Sabika, ma podjąć komendant główny policji. 1300 bezrobotnych zarejestrował już od początku stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. Taki wzrost na starcie każdego roku to w pośredniakach już niemal norma. Na walkę z bezrobociem powiat rzeszowski dostanie w tym roku ponad 33 miliony złotych i podobnie jak inne starostwa z regionu właśnie uruchamia pierwsze w tym roku staże. Dodatkowo rusza nowy program Praca dla Młodych. Natomiast od jutra do urzędów pracy mogą się zgłaszać bezrobotni zainteresowani dotacjami na założenie własnej firmy. W powiatowych urzędach pracy w regionie styczeń to zwykle okres najdłuższych kolejek przed punktami rejestracji bezrobotnych. Dorywczo no to praca była, no a tak żeby na stałe tutaj, to trzeba poszukać. No. Pracy szukają ci, którzy stracili zatrudnienie sezonowe i ci, którym z końcem roku wygasły umowy o pracę. W moim przypadku jest o tyle beznadziejnie, że ja pracowałem długo za granicą i powrót tutaj jest po prostu ciężki, bo i pracodawcy nie chcą. Boją się takich osób, myślą, że mają jakieś wymagania finansowe konkretne, a no i bardzo ciężko się coś załapać, jeżeli tutaj się nie ma doświadczenia takiego, a wszystko jest inne. W powiecie rzeszowskim pracy nie ma ponad 19 tysięcy osób. Zdecydowana większość to osoby młode, przed 30. Jeśli chodzi o powiat, to bezrobocie i na koniec 2015 roku no jest dosyć duże i ono wynosi prawie 13%, prawie 14%, co jest nie do przyjęcia. I tu na pewno oczekujemy od ministerstwa jakichś dodatkowych działań. Startujący w tym roku nowy program Praca dla Młodych adresowany jest do osób, które właśnie nie ukończyły 30 lat. Tylko powiat rzeszowski na jego realizację dostanie z budżetu państwa 6,5 miliona złotych. Pracodawca przez rok będzie dostawać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika. Nie więcej jednak jak najniższe wynagrodzenia, więc 1850 zł. Jeżeli teraz weźmiemy jeszcze składkę przypadającą po stronie pracodawcy, to na miesiąc refundacja będzie wynosiła w granicach 2185 zł. Przez 12 miesięcy refundujemy, a więc jest to koszt 26 209 zł. Zysk namacalny, tyle że pracodawca musi zatrudnić taką osobę na kolejny rok i tu pojawia się problem. Są troszkę zaniepokojeni pracodawcy, dlatego że tak nie wiedzą, co jutro się stanie. Nie wiedzą jeszcze o całym pakiecie podatkowym, o ubezpieczeniach. Mówi się o dużych kosztach zatrudnienia i tak dalej. Czy to uniosą przez 2 lata? Powiat rzeszowski na walkę z bezrobociem ma dostać w tym roku o 5 milionów złotych więcej niż w ubiegłym. Już zapowiada m.in. wsparcie specjalnymi dotacjami rekordowej liczby 380 zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Na zwołanej dziś konferencji dyrektor rzeszowskiego urzędu ocenia, że skuteczną pomoc bezrobotnym utrudnia mu biurokracja, m.in. wymogi profilowania bezrobotnych czy przedstawiania specjalnych wskaźników efektywności. Liczy, że zmieni to nowy rząd. Adam Panek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, będzie dziś gościem TVP 3 Rzeszów. W imieniu Beaty Bartman zapraszam tuż po aktualnościach.
Wszyscy jesteśmy w partii, która nazywa się Podkarpacie, przekonywali dziś w Rzeszowie posłowie Platformy Obywatelskiej z regionu. Dlatego zaapelowali do pozostałych parlamentarzystów z naszego województwa o poparcie dla swoich poprawek, które chcą zgłosić do projektu budżetu państwa na ten rok. To lista poprawek do tegorocznego budżetu, które podkarpaccy posłowie chcieliby widzieć wpisane w ostateczny kształt ustawy o finansach państwa. Przygotowaliśmy, proszę państwa, list do wszystkich posłów z regionu, aby ten list naszą i naszą prośbę poparli, bo to są rzeczy ważne dla regionu. Główne propozycje to zwiększenie o 12 milionów złotych w skali kraju puli pieniędzy na kształcenie lotnicze oraz 5 milionów z przeznaczeniem na prace projektowe budowy zbiornika retencyjnego Kąty Myscowa. Jest też 10 milionów na wykup gruntów pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie, by Zamek Lubomirskich przeznaczyć na cele muzealne. Kolejne poprawki dotyczą inwestycji drogowych. Żeby ten biznes mógł lokować tu swoją działalność, żeby życie równocześnie ludzi było łatwiejsze, drogi muszą być rozbudowane. I w naszych poprawkach jest 3 projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej. One są wszystkie ze sobą powiązane, kompatybilne. Pierwsza propozycja dotyczy rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy zjazdu z autostrady A4 w Pilźnie. Druga rozbudowy drogi Pilzno-Jasło-Sanok, a trzecia kontynuacji prac przy budowie ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Drugie czytanie projektu budżetu państwa zaplanowano na czwartek, dlatego dzień wcześniej podkarpaccy posłowie PO chcą spotkania wszystkich parlamentarzystów z regionu w sprawie swoich poprawek. A w studiu ze mną Grzegorz Boratyn, gospodarz i autor materiału programu Konkrety i Opinie. Grzegorzu, czego dzisiaj będzie więcej w programie? Konkretów i opinii czy polityki? Witam serdecznie. Bardzo mi zależy na konkretach, bardzo mi zależy na opiniach, ale jestem przekonany, że i w tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, od polityki nie da się uciec. Bo będziecie rozmawiać o? O uczniach, o nauczycielach, o samorządowcach i o politykach właśnie. Politycy zaczęli pod koniec ubiegłego roku, została zmieniona ustawa o obowiązku szkolnym. Sześciolatki nie muszą iść w tym roku do pierwszej klasy. No właśnie, ale samorząd Rzeszowa mówi, jeśli sześciolatki nie pójdą do pierwszej klasy, to nie będzie miejsc w przedszkolach dla trzylatków. Pani minister edukacji powiedziała dzisiaj, sześciolatek może pójść do przedszkola, do oddziału przedszkolnego przy szkole, do szkoły. To jest rzeczywiście rewolucja, bo to jest prawdziwa wolność. To z kim będziesz rozmawiał o tych problemach? Kogo zaprosiłeś? Nie wymienię wszystkich gości. Będą oczywiście władze Rzeszowa, będzie przedstawiciel Komisji Edukacji Parlamentarnej, będzie przedstawiciel kuratorium, będą związkowcy. Bardzo szerokie spektrum, ale jak powiedziałem, zaczęło się od rewolucji, a skończy się, zobaczymy. O 20.30 zapraszam, zaczynamy. Zapraszam w imieniu Grzegorza Boratyna. Na Podkarpaciu rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W Krośnie mieszkańcy oraz ocaleni z zagłady Żydzi i ich potomkowie modlili się na miejscowym Kirkucie. Pod tablicą upamiętniającą krośnieńskie getto złożyli wieńce i kwiaty. Krośnieńskie Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu rozpoczęły się od modlitwy za zmarłych Żydów, czyli Kaddisz. Na miejscowym Kirkucie wzięli w nim udział m.in. profesor Szewach Weiss, a także Lucia Rettmann z domu Grinschmann. Oboje ocaleli z Holokaustu dzięki Polakom. Szewach Weiss w Borysławiu, a Lucia Rettmann w Krośnie. Na mogile ostatniego rabina Samuela Furera zapalili znicze. Wieńce i wiązanki kwiatów złożono też na krośnieńskiej starówce w miejscu, w którym 74 lata temu faszyści utworzyli getto. To nie jest przypadek, że z tej granicy, powiem tak, 26% nobelistów pochodzenia żydowskiego. Połowa z nich polscy Żydzi. Znaczy 13% nobelistów w historii całego świata mają korzenie gdzieś tu. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyła się promocja książki Elżbiety Rączy i Michała Kalisza Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego. Zaraz potem rozpoczęła się debata oksfordzka zatytułowana Nie można zaakceptować postawy biernej w sytuacjach ekstremalnych. Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej. Jutro podkarpackie obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przeniosą się do Dukli. O 11:00 rozpoczną się tam uroczystości na cmentarzu żydowskim. Po nich w Domu Kultury spotkanie z Anną Welzer-Schubrycht, uhonorowaną tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Rowerki do rehabilitacji i specjalistyczna bieżnia to prezenty, z jakich cieszą się niepełnosprawne dzieci z powiatu przeworskiego. Taki efekt przyniosła akcja lokalnego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Jego wolontariusze zebrali ponad 20 tysięcy złotych właśnie na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Będą z niego korzystać rodziny z powiatu przeworskiego, które są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Tak z nowego roweru cieszył się 16-letni Karol Stryńczy. Chłopiec cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i epilepsję. Przez chorobę jest uzależniony od rodziców, dlatego chwile spędzone za kierownicą dają mu poczucie wolności. Jak zobaczy rower, to okropnie ciągnie za rowerem. No także powinien być szczęśliwy, jak wyjdzie na pole, bo tak w domu to się nie najeździ, ale także niech się cieszy. Cieszą się też rodzice, bo koszt takiego roweru to ponad 4 tysiące złotych. Sami nie mogliby sobie pozwolić na taki wydatek. A dzięki pomocy PCK Karol ma szansę na codzienną rehabilitację. Czy my się cieszymy? Ogromnie. A przede wszystkim na pewno cieszy się Karol. Jak widać zresztą. Radość jest niesamowita. A to już 12-letni Patryk z Sieniawy, testujący nową bieżnię. Chcesz szybciej? Masz radę? Jak? Dobrze. No to super. Patryk choruje na niedorozwój nóg. Przeszedł już 3 operacje, a w tym roku czeka go kolejna. Wcześniej rodzice co jakiś czas wypożyczali podobną bieżnię. Za każdym razem trzeba ją było wnieść na 4. piętro, a po kilku dniach zwrócić. Dzięki nowemu sprzętowi Patryk może ćwiczyć bez ograniczeń. Bardzo nam to ułatwi, no i Patrykowi pomoże, bo po każdej operacji Patryk uczy od nowa się chodzić. Każdy zabieg u niego, no to najlepszą rehabilitacją jest właśnie chodzenie, no i no bieżnia ta jest bardzo mu potrzebna. Fajny prezent, dziękuję bardzo, będzie na pewno lepiej mi się ćwiczyć, dużo lepiej będę chodził. Z podobnych prezentów cieszyły się jeszcze 2 kolejne rodziny. Jest dużo potrzebujących. Do potrzebujących trafiamy poprzez różne instytucje, jak również do nas zgłaszają się osoby, rodziny, które są w trudnej sytuacji. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego to inicjatywa reaktywowanego po 10 latach przeworskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. To co robimy, robimy z pomocy serca po prostu, żeby pomóc tym potrzebującym, z potrzeby niesienia tej pomocy. Ogromna radość, tego się nie da opisać w 2 słowach i opowiedzieć w 2 słowach, no to po prostu trzeba być tutaj i przeżyć. Wolontariusze zawsze mogą liczyć na pomoc strażaków, którzy nie tylko pomagają w transporcie, ale też zbierają pieniądze. Robimy wszystko, żeby pomóc tym potrzebującym, tym, którzy czekają na naszą pomoc, tym, którzy chcą i liczą na brać strażacką. Wolontariusze już planują kolejne akcje, tak żeby na twarzach dzieci pojawiło się więcej takich uśmiechów. To był Przeworsk, a teraz Łańcut, gdzie przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej powstała sala edukacyjna Ognik. Pierwsza taka w regionie. Najmłodsi będą się w niej uczyć zachowania w sytuacji zagrożenia pożarem, na przykład jak ewakuować się z zadymionych pomieszczeń, ale też w jaki sposób zgłosić wypadek przez telefon. To jedna z takich przykładowych lekcji, na które do Łańcuta mają przyjeżdżać dzieci z całego województwa. Jeżeli nie wiecie, na jaki numer zadzwonić, najlepiej jest wybrać europejski numer alarmowy 112. Dzieci dowiedziały się, jakie informacje należy przekazać, dzwoniąc pod numery 998 albo 112 i dlaczego ważne jest podanie nazwy ulicy czy określenie, jak wygląda zdarzenie, którego są świadkami. Ta rozmowa jest nagrywana, bo każde zgłoszenie jest nagrywane. Każde zgłoszenie jest rejestrowane na specjalnym rejestratorze. Podczas takich lekcji dzieci zgłaszają też sygnały hipotetycznych zdarzeń zaproponowane na specjalnych planszach, próbując odpowiedzieć na szczegółowe pytania dyżurnego. Taka lekcja to także wyprawa do zaimprowizowanej łazienki i rozmowa o zagrożeniach związanych z czadem. Jest trujący bardzo, bezbarwny, czyli jego nie widzimy w powietrzu. Dzieci dowiadują się, jakie znaczenie mają drożne kratki wentylacyjne i czujniki czadu. I włącza się alarm głośny. Zajęcia uatrakcyjniają specjalnie przygotowane pomoce i efekty specjalne, takie jak ta sala, w której dzieci w praktyce uczą się zasad ewakuacji w sytuacji silnego zadymienia. Pomieszczenia po byłym ośrodku szkolenia kadry podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnych stworzyliśmy takie sale edukacyjne. Zajęcia kończą się odebraniem specjalnych certyfikatów. Co dzieci sądzą o takiej lekcji?
Była bardzo ciekawa i na pewno bardzo taka potrzebna. No wiedziałam się, że jak pali się w domu i jest dym, to trzeba zejść nisko na nogi i wyjść wyjściem ewakuacyjnym. No i warto w domu mieć czujniki dymu. Bardzo mi się podobało to i na pewno dowiedziałam się wiele o tym, co mam robić podczas pożaru albo jakiegoś innego zagrożenia. Taką praktyczną naukę bezpieczeństwa uzasadniają statystyki. W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy zbyt często wyjeżdżali do niebezpiecznych zdarzeń. Dokładnie do 23 tysięcy zdarzeń, z czego 60% to były miejscowe zagrożenia, czyli wszystkie zdarzenia niezwiązane z ogniem. 40% z naszych wyjazdów to są pożary. Niestety ogień zabił 33 osoby. Sala edukacyjna Ognik to uzupełnienie programów profilaktycznych realizowanych przez strażaków, takich jak Nie dla czadu czy Zgaś ryzyko. Na koniec miła niespodzianka. Takiego odzewu na naszym profilu na Facebooku nie spodziewaliśmy się ani my w redakcji, ani bohater tej historii. W piątek w aktualnościach poznali Państwo 15-letniego Dawida Groszka, który przed kamerą opowiedział o swojej nietypowej jak na nastolatka pasji robienia czapek na szydełku. Teraz historia Dawida bije rekordy popularności. Za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku dotarła do prawie 380 tysięcy odbiorców. Materiał filmowy obejrzało już ponad 120 tysięcy osób. Polubiło ponad 1200, a przeszło 1400 udostępniło go znajomym. Był to też najchętniej komentowany post na naszym fanpage'u, za co dziękujemy i przypominamy, że więcej zdjęć i materiałów wideo, także tych nieemitowanych w aktualnościach, znajdą Państwo na stronie TVP3 Rzeszów na Facebooku. Dziękuję za spotkanie w aktualnościach. Za chwilę jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia.